Cześć, z tej strony Marek. Witam Was w cyklu Solo Warkham, czyli w cyklu, w którym poznajemy karciany horror Warkham. Jest to drugi odcinek i dzisiaj będzie rozgrywka. Jeśli nie wiecie, o co w cyklu chodzi, zapraszam do obejrzenia pierwszego odcinka. W skrócie chodzi o to, żebyśmy razem, ja i Wy, poznali sobie horror Warkham. Dla mnie jest to również gra nowa. W planach jest właśnie pokazanie różnych cykli, różnych dodatków, trochę filmów z rozgrywek, z różnymi scenariuszami. Zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie w praniu. W każdym razie dzisiaj jest drugi odcinek, gdzie będziemy sobie grali scenariusz Zgromadzenie z kampanii Noc Fanatyka, która znajduje się w podstawce horroru Warkham karcianego. W podstawce znajdują się trzy scenariusze, czyli taka krótka kampania. No i to jest ten pierwszy scenariusz. Wiem, że on jest podstawowy, wiem, że on jest taki bardzo, może nie pokazuje horroru Warkham w pełnej krasie, ale na początek myślę, że jest spoko, zwłaszcza, że ja nigdy nie nagrywałem żadnego filmu z rozgrywki. Jest to mój debiut, więc myślę, że jak na debiut, na początek taki w miarę prosty scenariusz jest jak najbardziej okej. Bardzo Was proszę o wyrozumiałość, jeśli coś tam do końca nie będzie na 100% działało może, albo nie będzie wszystkiego idealnie widać, albo gdzieś tam się pomylę. Jest to dużo do ogarnięcia, jak na pierwszy raz, jeśli nie nagrywaliście nigdy rozgrywki, uwierzcie mi, że jest z tym trochę roboty. Ale mam nadzieję, że jakoś to wszystko wyjdzie fajnie i że z każdym kolejnym jakimś filmem będę bardziej dochodził do wprawy i będzie to coraz lepiej wszystko wyglądało. To tyle tytułem wstępu. Jeszcze raz mówię, jeśli nie widzieliście pierwszego filmu, zachęcam, bo tam jest też unboxing tej podstawki. A teraz przenieśmy się już nad stół i zagrajmy sobie w ten pierwszy scenariusz z tego pudełka. Wszystko już mam przygotowane do pierwszego scenariusza. Tu mamy księgę kampanii Noc Fanatyka, która to wprowadza Was w historię, która się właśnie w tej kampanii zawiera. I jest tutaj też opis przygotowania kampanii, ale już to wszystko przygotowałem, żeby nie tracić czasu. Przeczytam Wam teraz wstęp do Nocy Fanatyka, żebyście wiedzieli, co gramy i na czym to wszystko będzie dzisiaj polegało. Więc przełączę sobie może z powrotem na taki widok. Księga kampanii Nocy Fanatyka, Głód Guli. Piątek, 18 września 1925 roku, Arkham, Massachusetts. Niezwykle długie i gorące lato dobiega końca. Pojawiają się pierwsze oznaki jesieni, jednak nieubłagany upał wciąż się utrzymuje. W miasteczku panuje ciche, milczące napięcie, ludziom puszczają nerwy. Tylko w ostatnim tygodniu mieszkańcy wielokrotnie donosili o gwałtownych i brutalnych awanturach, które wybuchały z powodu zwykłych nieporozumień. Dzisiaj zadzwonił James Hankerson. Twierdzi, że znalazł rozczłonkowane ciało w swojej stodole. Najłatwiej byłoby uznać, że to wszystko przez pogodę. Z tym miasteczkiem jest coś nie tak i stara wieszczka niewiele może zrobić, aby uchronić od upadku. Moje wizje wskazują, że niewielka grupa badaczy wkrótce zwróci uwagę na te niezwykłe zdarzenia i podejmie kroki, by wszystko naprostować, czyli najprawdopodobniej my. Będę obserwować ich postępy, ale nie zamierzam siedzieć bezczynnie. Wieszczka nie wie, że badacz i poszukiwacz będzie tylko jeden, czyli ja, i który będzie grał sobie jednym bohaterem. Tu mamy też pokazane przygotowanie kampanii. Zobaczcie sobie, jak tutaj to wygląda. Wygląda to tak. Tu jest pokazane, jak przygotować sobie worek chaosu, czyli takie coś, co wygląda tak. I tutaj mamy różne żetony, które będą modyfikowały nam testy, które będziemy wykonywać. Ja wybrałem sobie poziom trudności łatwy. Chcę tylko poznać historię, ponieważ wydaje mi się, że na początek, na pierwszą rozgrywkę poziom łatwy jest spoko, bo może uda nam się dojść do końca, a jakby był jakiś trudniejszy poziom i żadne testy by nam się nie udawały, to też myślę, że ta rozgrywka do oglądania byłaby po prostu dla Was nieciekawa. I teraz mamy tutaj wprowadzenie do pierwszego scenariusza. Tu jest fragment, nie czytajcie tego fragmentu, to będziemy czytać dopiero, kiedy go przejdziemy, kiedy go skończymy, ale mamy tutaj część pierwszą, wprowadzenie, więc też sobie ją przeczytamy. Tego czytania może na początku teraz jest trochę dużo, a ja potem nie będę Wam czytał wszystkich kart po kolei, bo myślę, że to nie ma sensu, bo to by trwało za długo, ale wprowadzenie jakieś fabularne myślę, że warto sobie przeczytać, żeby wiadomo było, o co chodzi w scenariuszu. Część pierwsza, Zgromadzenie. W swoim domu w Arkham badasz wraz z towarzyszami sprawy dziwnych wydarzeń, które miały miejsce w miasteczku. W ciągu ostatnich tygodni w tajemniczych okolicznościach zaginęło kilka osób. Niedawno odkryto w lesie ich zwłoki, brutalnie okaleczone i na wpół pożarte. Policja i gazety twierdzą, że to sprawka dzikich zwierząt, jednak ty podejrzewasz, że dzieje się tutaj coś więcej. Zebraliście się razem, żeby przeprowadzić śledztwo i przedyskutować, co sądzicie o tej dziwacznej sprawie. I to możemy sobie odłożyć w tym momencie na bok, żeby nam, nie wiem, nie przeszkadzało. Może gdzieś tutaj sobie to odłożę. O, tutaj w rogu będziecie widzieć mnie, moją paszczę.
a nie tylko stół, bo jednak wydaje mi się, że fajnie jak są jakieś gameplaye, że widać też osobę grającą, a nie tylko stół od góry. Wszystko mam przygotowane do rozgrywki, do pierwszego scenariusza. Powiem wam szybciutko, co mamy na stole, żebyście wiedzieli, o co chodzi. U góry mamy karty tajemnic, to są karty, które jakoś tam fabularnie oczywiście opisują grę i na te karty będziemy dokładać żetony zagłady. Jeśli na tych kartach znajdzie się odpowiednia liczba żetonów zagłady, czytamy, co jest na rewersie i fabuła będzie postępowała do przodu, ale w sposób negatywny dla nas. Mamy karty aktów, które są w pierwszym scenariuszu, mamy trzy takie karty, na nie będziemy dokładać żetony wskazówek i w tym momencie, jeśli odpowiednia liczba tych żetonów się tutaj znajdzie, odczytujemy też, co jest na rewersie, ale te znowu karty aktów pchają fabułę w przód korzystnie dla nas, więc zależy nam na tym, żeby przewinąć talię kart aktów szybciej niż przewinie się talia kart tajemnic. Mamy kilka kart, które jest tutaj odłożonych na bok, scenariusz kazał je odłożyć na bok i one wejdą do gry później, kiedy czy talia tajemnic, czy talia aktów nam każe. Mamy kartę scenariusza, która mówi, jakie symbole się znajdują, znaczy co robią konkretne symbole wylosowane z tego worka chaosu. Worek chaosu to jest taki worek, w którym znajdują się różne żetony, które modyfikują nasze testy na plus, na minus. Na niektórych symbolach macie wartości liczbowe, ale czasem są też po prostu takie symbole i ta karta scenariusza mówi wam, co znaczy konkretny symbol. Mamy talię spotkań, w której są różne potwory i różne negatywne efekty. Je będziemy sobie dociągać na początku każdej rundy. Karty pomocy. Mamy naszego bohatera. Dzisiaj będziemy sobie grali Rolandem Banksem. Jest to agent federalny, który ma 3 punkty woli, 3 punkty intelektu, 4 punkty siły i 2 punkty zręczności. Te cechy będziemy testować w przypadku różnych testów właśnie modyfikowanych tym workiem chaosu, wykonując różne akcje. Mamy talię naszego badacza, jest to talia startowa, stworzona na podstawie, znaczy nie stworzona, tylko właśnie wstępnie stworzona już w pudełku, kiedy kupujemy podstawkę. W pudełku mamy 5 gotowych talii. Ja te talie oczywiście pewnie można sobie po swojemu zbudować czy stworzyć. Każdy badacz ma na rewersie napisane, jak dokładnie talie sobie tworzyć, ale ja używam tych startowych. Dostajemy 5 punktów, 5 znaczników zasobów, które wykorzystujemy, żeby zagrywać karty, ale też wykorzystujemy po to, żeby czasem wykonać jakieś różne akcje. Mamy startową lokację, mamy kartę naszego badacza, którą będziemy wykorzystywać do tego, żeby się gdzieś przemieszczać po planszy. Planszy, no bo tutaj właściwie, mimo że jest to karcianka, tak naprawdę będziemy sobie tworzyć troszeczkę naszą planszę. Będą tutaj różne lokacje, będziemy tu wychodzić. I ten karciany horror Arkham ma troszeczkę właśnie z gry takiej planszowej, tak naprawdę. I tak, nasza talia, 5 kart, 5 kart, z którymi zaczynamy. Z tych kart możemy sobie coś zostawić, a coś tam możemy sobie odrzucić. Mamy traktaty medyczne, karta, która pozwala nam się leczyć, nóż służący do ataku, męstwo. Karta, która pomaga w testach woli. Unik, pozwala uniknąć obrażeń. I mamy specjalna 38 Korolanda. To jest broń dedykowana dla tego bohatera, no, która pomaga nam po prostu w walce. Ja z tych kart myślę, że zostawię sobie broń i zostawię sobie kartę uniku. Te trzy pozostałe sobie odrzucimy. Dobieramy 3 nowe karty, a te karty wtasowujemy w naszą talię badacza i gdzieś tam one będą, gdzieś tam do nas dotrą później, ale na start te karty mi nie były potrzebne, bo na przykład nóż jest mi niepotrzebny, skoro mam pistolet Rolanda. Dostaliśmy szkło powiększające, która dodaje nam 1 do intelektu w przypadku, kiedy robimy akcję badania. Wysadzenie dynamitem to jest bardzo spoko karta, bo pozwala zadać dużo obrażeń wrogowi w mojej lokalizacji albo w jakiejś lokalizacji, z którą sąsiadujemy. I tam zadajemy 3 obrażenia każdemu wrogowi i badaczowi, czyli w tej lokalizacji, czyli nam też. I latarka, którą sobie zagrywamy, ona zostaje na stole i w tej latarka po prostu możemy zużywać znaczniki, żeby łatwiej szukać wskazówek. I z tymi kartami sobie myślę, że zostaniemy. I teraz sobie poczytamy tutaj pierwszą kartę tajemnicy. Co jest grane? Może przełączę się znowu na widok, żebyście widzieli lepiej mnie. Co jest grane? Jest środek nocy. Zaszyłeś się w gabinecie, próbując rozwikłać tajemnice krwawych zaginięć, które miały miejsce w okolicy. Po kilku godzinach siedzenia nad sprawą do twych uszu z salonu na drugim końcu korytarza dobiega dźwięk dziwnej pieśni. W tym samym momencie słyszysz odgłos rycia w ziemi, zupełnie jakby coś przekopywało się pod podłogą. No, patrząc na grafikę, myślę, że nic dobrego się tutaj nie przekopuje pod podłogą. A co mówi karta aktu? Pułapce, kiedy ruszasz, żeby się troszeczkę porozglądać, drzwi do gabinetu znikają na twoich oczach, a na ich miejscu pojawia się lita ściana.
utknęłeś tutaj, chyba że uda ci się znaleźć inne wyjście. I dlatego my jesteśmy właśnie w tym naszym gabinecie. Odkrywamy go sobie na drugą stronę, bo mamy tutaj taką znak zamkniętego jakby zamka. Kiedy jesteśmy w lokalizacji, odkrywamy sobie na drugą stronę. No i pisze, że drzwi do twojego gabinetu zniknęły. Jesteśmy tutaj w naszym gabinecie. Ta cyferka tutaj, ta dwójka, mówi, jaka jest trudność testu, badania, gdzie będziemy testować nasz intelekt, jeśli chcemy zdobyć znaczniki, żetony, tajemnicy. A żetonów tajemnicy mamy, taka ikonka, dwa z kapeluszem, to znaczy, że dwa na gracza. Czyli w tej lokacji znajdują się dwa żetony tajemnic. My możemy je zdobyć, wykonując odpowiednią akcję i te żetony, jeśli zdobędziemy odpowiednią ilość, pchamy scenariusz do przodu. Akurat tak się przypadkowo składa, że akt pierwszy w pułapce musimy zdobyć dwa żetony wskazówek, żeby popchnąć akt pierwszy do przodu. No i te dwa żetony znajdują się tu. I teraz co my możemy, w ogóle cała runda zaczyna się od fazy mitów, gdzie umieszczamy jeden znacznik zagłady tutaj, dobieramy jedną kartę stali spotkań, ale w pierwszej rundzie gry, w całej jakby rozgrywki jest to pomijane, więc od razu przechodzimy do fazy badaczy, gdzie każdy z badaczy wykonuje turę. I my możemy wykonać sobie trzy akcje. Jakie akcje możemy wykonać? Mam to wszystko pisane tutaj na karcie pomocy. Możemy dobrać jedną kartę z naszej talii, albo możemy dobrać jeden znacznik zasobów. Możemy zagrać kartę z ręki. Możemy aktywować jakąś zdolność na naszej karcie już zagranej, która ma taki symbol odpowiedniej strzałeczki. Możemy się ruszyć, czyli przejść sobie do jakiejś sąsiedniej lokalizacji. Możemy zrobić akcję badania, czyli tą, która pozwala nam pozyskać żeton tajemnicy, znaczy wskazówki. Możemy walczyć, jeśli mamy jakiegoś wroga, albo wejść w zwarcie z nim, dlatego że atakować możemy wszystkich wrogów, którzy są w lokacji, ale jeśli gramy w kilku badaczy, no to zawsze wróg jest w zwarciu z jakimś konkretnym badaczem, a ten badacz, z którym wróg jest w zwarciu, właściwie może tylko próbować uciekać albo z nim walczyć, bo inaczej ten wróg będzie go atakował od razu automatycznie, więc my możemy wejść w zwarcie z wrogiem, który atakuje na przykład innego badacza, po to, żeby ten drugi badacz mógł się oswobodzić i uciec. Ale grając solo jednym bohaterem, bo to oczywiście może grać solo kilkoma, my sobie gramy tym jednym Rolandem, no to tutaj akurat wejście, zwarcie no nie ma sensu, bo i tak jesteśmy jedni i możemy podjąć próbę wymknięcia się, czyli możemy po prostu starać się uciec od wroga i wtedy, jeśli nam się uda, ten wróg, uciekamy od niego, a ten wróg zostaje wyczerpany, czyli traci tak naprawdę swoją turę i ten wróg nie będzie mógł nas później atakować. Ale ponieważ na razie znajdujemy się w gabinecie, w którym nie ma żadnych wrogów, nie możemy też z niego wyjść, nie możemy nigdzie aktywować żadnej jakiejś zdolności, to ja myślę, że może dobrą rzeczą na początku byłoby zagranie którejś z kart, które mamy. I teraz tak, mamy specjalną 38 Rolanda. Ja bym sobie tą kartę zagrał. Zagranie tej karty to jest pierwsza moja akcja i to kosztuje 3 zasoby. Mam tutaj oczywiście te wszystkie znaczniki gdzieś tu w miseczkach, znaczniki poczytalności, znaczniki życia, te znaczniki wskazówek i zagłady, ale one gdzieś tu są z boku, żeby na nie przeszkadzały. Jeszcze nie powiedziałem, że nasz agent Roland ma 9 punktów życia i 5 punktów poczytalności. Jeśli to będziemy, znaczy dostaniemy 9 punktów, stracimy te 5 punktów poczytalności albo stracimy 9 punktów życia, no to przegrywamy scenariusz i sobie czytamy odpowiedni wpis w księdze scenariuszy. Na razie zagrałem sobie tą specjalną 38 Rolanda i ona ma 4 naboje. Ja sobie te naboje oznaczę tymi znacznikami zasobów i w skrócie ten pistolet pozwala nam atakować. Możemy zużyć jeden zasób, który się na nim znajduje, po to, żeby zaatakować, ale wtedy do tego ataku dostajemy plus 1 siły albo plus 3, jeśli w mojej lokalizacji znajdują się jakiekolwiek żetony wskazówek. I ten atak zadaje też jedno obrażenie, bo normalnie typowy standardowy atak zadaje po prostu jedno obrażenie, a mając jakąś tam broń, możemy tych obrażeń zadać więcej, więc to jest bardzo spoko. To jest pierwsza akcja, którą sobie zrobiłem. Druga akcja to jest, myślę, że może bym sobie zagrał, nawet nie zagrał, tylko sobie ją, znaczy zagrał, ale jej koszt jest jeden zasób i to jest szkło powiększające, które jest szybką jakby akcją i ona mówi, że dostaje plus 1 do intelektu, dopóki badam. To jest przedmiot. Ja sobie go zagrywam też tutaj i ten przedmiot
Dodaję mi po prostu jeden do intelektu, kiedy będę sobie go badał, ale ponieważ to jest, ma słowo kluczowe szybka ta karta, ja nie tracę akcji, żeby tą kartę zagrać. No i teraz w takim razie są jeszcze dwie akcje. I został mi jeden mój zasób. Jeden zasób dostanę na końcu rundy, ale na razie mam jeden. Mam jeszcze dwie akcje. I teraz tak, trzy karty mi zostały, to te trzy karty sobie na razie zostawmy. I myślę, że pierwszą akcją, znaczy drugą moją akcją, bo pierwszą było zagranie pistoletu, drugą moją akcją będzie akcja badania. I teraz ja sobie sprawdzam, że mój Roland ma trzy punkty intelektu. Szkło powiększające dodaje mi jeden intelekt, jeśli badam, no bo być może intelekt też będę musiał sprawdzać w jakichś innych sytuacjach. Czyli tak naprawdę mam cztery intelektu. Na karcie gabinetu jest taka czarna dwójka i ona mówi, że ta lokacja ma wartość zasłony 2. Wartość zasłony to jest wartość, przeciwko której ja muszę jakby wykonać ten test. Jeśli wartość finalnie mojego intelektu będzie 2 lub większa, no to mi się udało. No to w tym momencie losuję sobie znacznik, jeden znacznik z worka chaosu i patrzymy, co nam wyjdzie. Wyszła nam czaszka. I czaszka nam mówi, że minus x, x to liczba wrogów z cechą gól w twojej lokalizacji. Gdyby były jakieś góle w tej lokalizacji, w mojej lokacji, za każdego gula musiałbym odjąć jeden od wyniku mojego wyniku testu. Ponieważ nie mamy żadnych guli, no to po prostu mam te cztery. I tak wyglądają w większości przypadków testy. Testujemy jakąś cechę, dobieramy żeton z worka, patrzymy co na tym, że to nie jest, czasem wartość liczbowa, czasem jakiś symbol i wtedy od naszej wartości, którą sobie testujemy, w tym przypadku intelekt, odejmujemy albo dodajemy do niej wartość tego żetonu i patrzymy, czy mamy tyle, ile ta wartość testowana lub więcej. No, ja mam 4 w sumie intelektu razem z moim szkłem powiększającym. 4 jest większe od 2. Czy udało mi się jedną tą wskazówkę pozyskać? I to była akcja moja numer 2. I akcja moja numer 3 to będzie również badanie, bo chciałbym się z tego gabinetu wydostać i spróbujmy sobie znowu jeszcze pozyskać tą drugą znacznik tej tajemnicy. I mamy 0. 0, czyli że 0 w żaden sposób nie modyfikuje mojego wyniku testu, czyli znowu udało nam się tą wskazówkę pozyskać. Ważne jeszcze jest to, że to szkło powiększające ma taki symbol tutaj rączki, tak samo jak moja broń, co oznacza, że w grze można mieć tak naprawdę dwa przedmioty z tą rączką naraz zagrane, bo mam oczywiście dwie ręce, mój Roland w jednej ręce ma pistolet, w drugiej ma szkło powiększające, czyli nie mógłbym zagrać kolejnego przedmiotu, na przykład mam tutaj lupę, znaczy latarkę, która pozwala mi też lepiej badać, ale niestety w tym momencie nie mogę jej zagrać, bo znaczy mógłbym ją zagrać, ale musiałbym odrzucić jedną z moich innych przedmiotów. Dobra, no to w tej sytuacji, ponieważ mamy dwa znaczniki wskazówek, a akt 1a też wymaga dwóch znaczników wskazówek, żeby go popchnąć do przodu, to ja je odrzucam i poczytamy sobie, co pisze na tej karcie na rewersie. Zmiana kadru i będziemy czytać. To uważa, że krawędź nowego dywanu jest powstrzępiona i pobrudzona błotem. Zaintrygowany przesuwasz meble i odsuwasz dywan na bok. Ku twojemu zaskoczeniu pod spodem znajdują się drzwi do twojego gabinetu. Ostrożnie naciskasz klamkę i drzwi otwierają się. Po drugiej stronie jest korytarz. Zeskakujesz przez drzwi i lądujesz miękko na ziemi. W wąskim holu czuć woń palonego drewna wymieszaną z zapachem zgnilizny i rozkładu. I teraz piszę tak. Umieść w grze odłożone na bok karty hol, piwnica, strych oraz salon. Sobie tutaj zróbmy tak. To sobie na razie przesuńmy. Musimy sobie znaleźć te nasze karty. I kładziemy sobie hol. Ten hol ma takie tutaj na dole symbole i to pokazuje, z jakimi innymi pomieszczeniami on jest połączony. Dlatego, że tutaj każda lokacja ma swój symbol, a na dole jest pokazane, z czym ta dana lokacja jest połączona. I wychodzi na to, że hol jest połączony ze strychem. Damy sobie tak. Hol jest połączony z salonem i hol jest połączony z piwnicą. Lokacje, kiedy wchodzą do gry, zawsze wchodzą tą taką stroną, która ma tutaj ten ikonkę tego takiego jakby zamka zamkniętego. Dopiero kiedy w tej lokacji my się znajdziemy, no to możemy sobie odkryć tą kartę na drugą stronę i przeczytać, co tam się dzieje. Następnie piszę, że umieszczam wszystkich badaczy naszych w holu. To sobie może przesuńmy. Umieśćmy naszego Rolanda tutaj w holu i usuń gabinet z gry. No to nasz gabinet odrzucamy i tyle, to są nasze karty. Nasz gabinet odrzucamy.
To sobie odrzućmy. I mamy teraz drugi akt. Bariera. Przeczytam może już tak, nie będę zmieniał kamery. Wejście do salonu blokuje jarząca się bariera. Kiedy podchodzisz bliżej, bijący od niej żar zmusza cię do cofnięcia się. Bierzesz grudkę ziemi i rzucasz nią w barierę. Ku twojemu przerażeniu bryłka staje w płomieniach. Może w piwnicy albo na strychu znajdziesz coś, co pomoże ci rozwiązać ten problem. Cel. Na koniec rundy badacze znajdujący się w holu mogą jako grupa wydać wymaganą liczbę żetonów wskazówek, aby spowodować postęp talii aktów. I potrzebujemy trzy wskazówki, czyli trzy żetony wskazówek. Skoro do tego salonu nie możemy iść, polegamy tam sobie tutaj, bo to pisze, że wejście do salonu blokuje mroczna, tajemniczo promieniująca bariera, nie możesz poruszyć się do salonu. Ale znajdujemy się w holu, musimy tą kartę sobie odrzucić na drugą stronę, no bo do niej wyszliśmy i czytamy, co tutaj pisze. Po ścianach twojego domu spływa muł, a drewniana podłoga gdzieś zniknęła, zmieniając się w błotnistą ścieżkę. No, niezbyt nasz hol ładnie wygląda, ale my znajdujemy się w środku. Wartość zasłony to jest jeden, ale żadnych wskazówek tutaj nie mamy. Ale ponieważ to była trzecia akcja, znaczy trzy akcje już zrobiliśmy, bo zrobiliśmy dwa razy badanie i raz zagraliśmy sobie naszą broń, bo zagranie szkła powiększającego nie kosztowało nas akcji, w tym momencie kończy się nasza faza badaczy. Teraz przechodzimy do fazy wrogów. Ponieważ żadnych wrogów nie mamy w tym momencie w grze, no to tą fazę możemy pominąć. Następnie mamy fazę utrzymania. I teraz tak, odświeżamy akcję, jeśli jakieś karty byłyby odwrócone, bo na przykład czasami, jeśli chcemy zagrać jakąś kartę, musimy ją odwrócić sobie. Jeśli jakaś karta była odwrócona, odwracamy ją z powrotem. A takiej karty w tym momencie nie mamy. Przygotowujemy sobie właśnie wszystkie wyczerpane karty. Każdy badacz dobiera jedną kartę i zyskuje jeden żeton zasobów, czyli dostajemy jeden żeton zasobów i dobieramy jedną kartę. I mamy wyższość umysłu nad materią, jest to szybka karta. Zagraj tylko podczas swojej tury. Do końca rundy mogę używać intelektu zamiast zręczności albo zamiast walki. No, zamiast walki to bez sensu, dlatego że mój intelekt wynosi 3, a walka wynosi siła 4. Ale akurat moja zręczność wynosi 2, jest niższa od intelektu, który wynosi 3, no to mógłbym sobie tą kartę użyć. I każdy badacz sprawdza, czy ma 8 kart, a na ręce więcej niż 8. Jeśli tak, no to trzeba odrzucać, ale nie odrzucamy, no bo mamy tylko 4. No i teraz przechodzimy do początku następnej rundy. I zaczynamy od fazy mitu, fazy, którą pominaliśmy w pierwszej rundzie. Pierwsza rzecz, umieszczamy sobie jeden żeton zagłady na tej karcie. Pamiętajcie, 3 żetony i odwracamy tą kartę na drugą stronę, czytamy, co tam pisze. Druga rzecz, spowoduj postęp talii tajemnicy, jeśli spełniony został próg zagłady danej karty. No ale nie, bo mamy jeden żeton tajemnicy, znaczy zagłady, a trzeba mieć 3. I teraz będziemy sobie dobierać jedną kartę. Każdy badacz dobiera jedną, ponieważ mamy tylko jednego badacza, no to nie ma problemu. Ale nasz badacz dobiera jedną i patrzymy, co na tej karcie pisze. I tutaj pisze kakofonia głosów, odkrycie. Umieść kakofonię głosów w grze na twoim obszarze zagrożenia. Nie możesz zagrywać kart atutów ani wydarzeń. I wymuszony koniec rundy, odrzuć kakofonię głosów. Czyli ta karta po prostu gdzieś ją sobie tutaj położymy. Ona jest w grze. Niech ona tutaj zostanie. I w tej mojej turze nie będę mógł zagrywać ani kart atutów, ani kart wydarzeń. Czyli właściwie żadnej karty, której mam na ręce. No to mamy prostą sytuację. Żadnej karty sobie w tej mojej rundzie nie zagramy, ale plus jest taki, że ta karta zostaje odrzucona z gry na końcu rundy. No i teraz ponownie mamy trzy akcje. Ponieważ w holu nie możemy niczego zrobić, bo nie mamy tutaj żadnych wskazówek, do salonu nie możemy wejść, bo mamy tą barierę. Żeby barierę zlikwidować, musimy zebrać trzy wskazówki. Możemy udać się albo do piwnicy, albo możemy udać się na strych. Ja udam się chyba na strych, jakoś wydaje mi się mniej straszny niż piwnica, więc pierwszą akcję wykorzystuję na ruch. Przemieszczam się na strych, odwracam kartę i czytam, co na niej pisze. Na karcie strych pisze, wymuszony. Potem jak wejdziesz na strych, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. Czyli otrzymuję jeden punkt przerażenia, daję mojemu Rolandowi. On może dostać punktu przerażenia tylko 5, więc cóż, no jeszcze 4 i byśmy zginęli. I tutaj pisze, na haku pod stropem wiszą krwawe szczątki jakichś zdeformowanej bestii. Krew kapie z nich powoli, gromadząc się w małej beczce stojącej na podłodze. Dobra, ale plus jest taki, że wartość zasłony tej lokacji to jest 1, a znajdują się na niej aż 2 żetony wskazówek. 2 z tych 3, które musimy zdobyć, jeśli chcemy zniszczyć tą barierę i dostać się do salonu.
To była druga, pierwsza akcja. No to druga akcja, nie będziemy tutaj się grzebać, nie będziemy zwlekać kart, nie możemy też żadnych zagrywać. Druga akcja to będzie badanie i spróbujemy sobie zbadać. Wydaje mi się, że nam się uda, szkło powiększające dodajemy jeden intelektu. Mój badacz ma 3 intelekty, czy mamy 4, wartość zasłony jest 1. No to nie wiem, musiał być jakiś wielki pech, żeby nam się nie udało. Plus 1, czyli w ogóle udało nam się na 100%, bo mamy 5 do 1, czyli druga akcja, udało nam się zdobyć tą wskazówkę. I trzecia akcja, ponieważ również nic nie mogę zagrywać, nic nie mogę robić, no bo losujemy sobie żeton i patrzymy, tym razem minus 1, ale ponieważ mamy wartość 4, minus 1, czyli 3, porównujemy to z jedynką, no to znowu udało nam się zdobyć żeton wskazówki. Idzie nam łatwo. Po części dlatego, że akurat Roland Banks, to od razu powiem, jest dosyć dobrą postacią na start, bo on ma dosyć uśrednione te statystyki. Ma 3 woli, 3 intelektu, 4 siły i 2 zręczności. Więc tak naprawdę nasz Roland no, jest dobry do grania solo, jednym bohaterem. Na dwa, że też te znaczniki, które dobrałem sobie w tym scenariuszu, w tym worku, no, są raczej takie, powiedzmy, bardziej, nie są aż takie złośliwe, jakby mogły być, dlatego że czasami na tych wyższych poziomach trudności są tam znaczniki minus 4, minus 3, no i wtedy faktycznie byłoby nam ciężko o te testy. Ale chodziło mi to bardziej, żeby w tej pierwszej rozgrywce pokazać, na czym to wszystko polega. No to udało nam się zdobyć 2 żetony wskazówek. No i w tej lokacji w sumie już nie ma żadnych znaczników i możemy tak naprawdę, będziemy mogli sobie stąd iść. Teraz tak, przechodzimy do fazy wrogów. Wrogów nie mamy nadal żadnych. Faza utrzymania. Dobierzemy sobie jeden żeton zasobów i dobierzemy sobie jedną kartę. Tą kartą jest kierowane przeczucie. Szybko zagraj tylko podczas swojej tury. Odkryj jeden żeton wskazówki w twojej lokalizacji. No to bardzo spoko karta, bo nam pozwoli odkryć jeden żeton. I teraz tak, co my byśmy chcieli zrobić? Teraz kart nie mamy 8. Ta karta kakofonia głosów spada, ponieważ na końcu rundy ona już, no bo napisane, że musi być odrzucona, czyli teoretycznie będziemy mogli sobie zagrywać wydarzenia i atuty w naszej następnej rundzie normalnie. I przechodzimy do początku fazy mitów, czyli dodajemy jeden znacznik zagłady na tą naszą kartę. Zagłada nie postępuje i dociągamy kartę stali. Gnijące szczątki, odkrycie. I to mamy teraz napisane, wykonaj test woli. Za każdy punkt, o który test się nie powiódł, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. No to nie jest dobrze, dlatego że nasz Roland nie jest najlepszy, jeśli chodzi o jego poczytalność. Nasza wola wynosi 3, test też wynosi 3. I na tych kartach, tego wam jeszcze nie mówiłem, te różne karty, na przykład pokażę wam o, powiedzmy taką, te karty mają też takie tutaj o symbole z boku. Te symbole odpowiadają właśnie woli, zręczności, sile, czy wartości walki i wartości intelektu. Jeśli wykonujemy jakiś test, możemy tak naprawdę odrzucić z ręki taką kartę, żeby zwiększyć naszą jakby siłę w tym teście, nasz sukces zwiększyć o 1 za każdy symbol, który znajduje się na takiej odrzuconej karcie. Więc my karty z ręki możemy odrzucać po to, żeby zwiększyć szansę na sukces. Oczywiście mankament jest taki, że mamy wtedy mniej kart na ręce, a kartę dobieramy jedną, tak naprawdę jedną na rundę, chyba że mamy jakieś zdolności, które pozwalają nam dobierać więcej. Więc tak naprawdę no, to zawsze jest ryzyk fizyk, czy to ma sens, czy nie ma sensu. Ja powiedzmy, że nie będę niczego odrzucał i po prostu ciągnę żeton z worka i patrzę, co tam będzie. I mamy minus 1. No i niestety, nasza wartość woli wynosi 3, minus 1 to jest 2, a mieliśmy wykonać test na wolę 3. Czyli zabrakło nam jednej wartości, więc dostajemy jeden punkt przerażenia. Więc mamy już 2 punkty przerażenia z 5, które nasz Roland może przyjąć. Ale tą kartę odrzucamy. Na razie spoko, bo nie pojawili się jeszcze żadni przeciwnicy, żadni wrogowie. No i przechodzimy znowu do naszej fazy badacza. Mam 2 wskazówki, muszę mieć 3. I teraz musiałbym się wybrać w takim razie do piwnicy. Żeby iść do piwnicy, może napiję się kawy. Żeby wybrać się do piwnicy, muszę tak najpierw cofnąć się do holu, dlatego że strych jest połączony z holem, a hol jest połączony z piwnicą. Strych nie jest w żaden sposób połączony z piwnicą, no to jest oczywiście logiczne. Czyli jedną akcję wydaję, żeby iść tu. Drugą akcję wydam, żeby udać się do piwnicy.
odkrywam sobie tą kartę i czytamy, co tu pisze. Wymuszony. Po tym, jak wejdziesz do piwnicy, otrzymujesz jedno obrażenie. Dobra. Czyli nie wiem, schodziłem po schodach, może się potknąłem i dostałem jedno obrażenie. W miejscu piwnicy jest teraz sieć podziemnych, lodowych tuneli i jaskiń. Zimno przenika cię do szpiku. I teraz jeszcze w ogóle to wam jeszcze jedną rzecz powiem, bo o tym też zapomniałem. Ta karta w strychu ma taki napis zwycięstwo, widać? Zwycięstwo 1. I to oznacza, że jeśli na końcu gry nie będzie na tej karcie żadnych żetonów wskazówek, dostaniemy jeden punkt zwycięstwa. I czasami za pokonywanie wrogów dostajemy jeszcze punkty zwycięstwa. Im więcej tych punktów zwycięstwa dostaniemy, tym więcej będziemy ich mogli wydać na pozyskanie nowych kart. Dlatego, że w pudełku z grom macie taką grubą talię kart, które można sobie dokupić po wygranym scenariuszu czy po zakończonym scenariuszu i dodać do swojej talii, czy bardziej wymienić karty z talii na te lepsze zakupione. Więc warto też starać się te znaczniki wskazówek na przykład czyścić ze wszystkich lokacji, ale też pokonywać wrogów, jeśli tacy się pojawią, bo czasem wrogowie też mają zwycięstwo, czy jeśli pokonamy takiego wroga, dostaniemy punkt. Ale teraz tak, nieważne. Drugi punkt, a drugą akcję wykonaliśmy idąc do piwnicy. W piwnicy dajemy sobie dwa żetony wskazówek, dlatego że mamy tutaj dwójkę, ale niestety wartość zasłony wynosi aż 4. Czyli robiąc test musimy mieć 4 lub więcej. Mój intelekt wynosi 3 i plus 1 z tej mojej lubki. Ja bym w takim razie spróbował sobie zagrać tą kartę, która tutaj jest pokazana. O, jej kosz jest 2 i to jest karta szybka, czyli jej zagranie nie zużywa mojej akcji. Zagraj tylko podczas swojej tury. Odkryj jeden żeton wskazówki twojej lokalizacji. I tak zróbmy. Zagrywam tą kartę za 2. 2 zasoby odrzucam. Tą kartę zagrywam i odrzucam sobie. A może bardziej tu ją rzucę po prostu na discard. O, w ten sposób. I w tym momencie mogę odkryć jeden żeton wskazówki, czyli biorę ten żeton i daję go tutaj. I to jest moja akcja numer... jakby dalej dwie akcje tylko zrobiłem, czyli poszedłem do holu i z holu do piwnicy, dlatego że zagranie kierowanego przeczuciem nie kosztuje mnie akcji. Czyli została mi nadal jedna akcja. I tak sobie myślę, że ja może spróbowałbym zdobyć jeszcze ten jeden żeton wskazówki, mimo że on nie jest mi potrzebny do przesunięcia karty aktu na następną, ale tak jak mówię, chciałbym zdobyć ten jeden punkt zwycięstwa więcej na zakup karty po wygranym scenariuszu. Więc będę sobie testował. Moja wartość intelektu wynosi 3 plus 1 z mojego szkła powiększającego i odrzucę sobie latarkę. Latarka, ponieważ ma symbol intelektu, zwiększy mi mój sukces, jakby szansę o 1, czyli tak naprawdę mam w tym momencie, można powiedzieć, 5 intelektu kontra 4 zasłony, które są w piwnicy i próbuję sobie wylosować żeton i patrzę, co tam wyjdzie. I wyszła czaszka, która odejmuje tyle wartości od mojego intelektu, ile byłoby tutaj w środku guli, ale ponieważ nie ma żadnego gula, udało mi się z sukcesem wykonać akcję badania. Biorę tą akcję, ten znacznik i dokładam sobie tutaj, dzięki czemu wyczyściłem tą lokację i udałoby mi się, znaczy jeśli wygram scenariusz, dostanę jeden punkt zwycięstwa więcej. Czyli ta lokacja piwnica jest opuszczona, oczyszczona, wszystko udało mi się tutaj przebadać, mam wskazówki, mogę wracać do holu, żeby próbować zlikwidować tą barierę. Ale w tym momencie kończy się moja tura, bo moja faza, bo nie mam już żadnych akcji. Więc przechodzimy do wrogów. Wrogów nie mamy. W tym momencie mamy fazę utrzymania. Dostaję jeden zasób i dociągam sobie jedną kartę. To jest karta na czarną godzinę. Nie zagranie kosztuje 0, no po prostu zużywa moją jedną akcję, ale zyskuje 3 żetony zasobów. No, całkiem spoko karta. Ale to jest też karta, która nie ma tutaj żadnych symboli, czyli nie mogę jej użyć w żadnym moim teście. Aha, no i nie wiem, czy zauważyliście, ale te wszystkie żetony, które są wyciągane podczas testów, one tutaj tak naprawdę wracają z powrotem, czyli mam cały czas tą samą pulę żetonów. I teraz tak, przechodzimy znowu do fazy mitów. Faza mitów mówi, umieść jeden żeton na karcie tajemnicy. Umieszczamy sobie jeden żeton. W tym momencie mamy 3 żetony, tyle ile mamy mieć, następuje postęp. Czyli odrzucamy sobie te żetony, bierzemy tą kartę i czytamy, co jest na rewersie.
Dom cały czas zmienia się na twoich oczach. Ściany pokrywa zgnilizna, podłoga w wielu pokojach zamieniła się w ziemię. Zupełnie jakby przeniesiono cię w zupełnie inne miejsce, choć momentami wciąż dostrzegasz fragmenty swojego domu. Główny badacz musi zdecydować. Wybiera jedno. Każdy badacz odrzuca jedną losową kartę ze swojej ręki, albo główny badacz otrzymuje 2 punkty przerażenia. Co tu zrobić? Jedną losową kartę. Czy ja bym chciał odrzucić jedną losową kartę? No chyba tak, bo przerażenia mam już, mam 2 punkty przerażenia i jeszcze 3 i przegram, czyli tasujemy sobie te karty i ja sobie teraz jakoś zamykam oczy, nie wiem co jest gdzie, nie wiem co jest jak, jedną losową kartę dobieram. Oczywiście opadła najgorsza, znaczy najlepsza karta, którą miałem, czyli wysadzenie dynamitem, które zadałoby 3 obrażenia każdemu wrogowi, który znajduje się w mojej lokalizacji. Super. Zawsze tak jest, po prostu losową kartę odrzucamy i w tym momencie zawsze tracimy najlepszą kartę, jaką mamy. Jasny gwint. No ale trudno, no nie mogłem przyjąć 2 punktów przerażenia, bo wtedy jeszcze jeden i bym ginął. Kartę tajemnicy odrzucamy i mamy kartę tajemnicy 2A. Nadejście guli. Podłoga pod twoimi stopami zapada się, ujawniając w dole rozległą sieć ciemnych tuneli. Korytarzami przemykają cieniste sylwetki dziwnych istot, szukając drogi na górę. Wolałbyś raczej być w innym miejscu, kiedy się tu dostaną. Tu mamy 7, czyli musi być 7 znaczników zagłady, żeby ta tajemnica posunęła się do przodu. No to jeszcze mamy troszeczkę czasu. Teraz dobieramy kartę spotkań. No tak, bo ten efekt, że musieliśmy odrzucić kartę naszą jedną, wynikał z karty tajemnicy. I mamy rój szczurów. Tak wygląda wróg. Jest to pierwsza karta wroga, którą sobie dociągnęliśmy. To wam może powiem, o co chodzi. Tu mamy wartość jakby bojową wroga, czyli jak wykonujemy test ataku, testujemy nasz atak przeciwko tej wartości. Tu mamy liczbę punktów wytrzymałości, które ten wróg ma, czyli punktów życia, a tu mamy wartość 3, czyli wartość, jeśli chcielibyśmy się wymknąć, to nasz test na zręczność, zmodyfikowane jakieś karty plus zmodyfikowano, nie wiem, jakieś tam bonusy, musiałby być 3 lub więcej. I ten wróg pojawił się w piwnicy, czyli mamy szczury w piwnicy. I teraz wracamy, przechodzimy do naszej fazy. No i teraz tak, mamy szczury w piwnicy, nie możemy tak naprawdę niczego innego robić oprócz walki albo próby wymknięcia się, bo jeśli byśmy próbowali się w tym momencie po prostu zrobić coś innego, na przykład wyjść stąd, to automatycznie wróg nas by zaatakował i zadałby nam jedno wrażenie. Może w przypadku szczurów to nie jest jakiś problem, ale w przypadku jakichś lepszych wrogów no to byłby kłopot. Możemy próbować się wymknąć. Jeśli byśmy testowali naszą zręczność i udałoby się nam wymknąć, no to szczury byłyby w tym momencie zużyte i obrócilibyśmy je w prawo i one by nas potem nie atakowały. Ale niestety szczury mają taką cechę, nazywa się łowca i cecha łowca mówi o tym, że nawet jeśli ja bym stąd uciekł do na przykład holu, to te szczury w swojej fazie wrogów będą za mną łazić, czyli pójdą za mną. Więc najlepiej byłoby się tych szczurów pozbyć. I teraz tak, żeby się pozbyć szczurów, ja skorzystam z mojej broni. I moja broń mówi, że mogę odrzucić jeden nabój, no i to jest po prostu akcja moja. Wydaję jeden nabój i do tego ataku dostaję plus 1 siły. Czy ja to potrzebuję? W sumie nie, wiecie co, nie będę tak robił, bo moja siła wynosi 4, a jakby siła bojowa szczuru wynosi 1, czyli ja testuję 4 przeciwko 1, no nie sądzę, że wylosuję coś takiego z tej talii, co mi przeszkodzi. To nie, to po prostu atakuję normalnie, bez mojej broni, losuję sobie jakiś tam żeton, minus 1, ale moja siła ataku wynosi, siła walki wynosi 4, 4 minus 1 to jest 3, one mają wartość tą swoją bojową 1, udało mi się je pokonać, szczury zginęły. No ale szczury to jest akurat, uwierzcie mi, najprostszy, najłatwiejszy przeciwnik, jaki może się tutaj trafić. Więc pierwsza akcja poszła niestety na szczury. Moja druga akcja... Druga akcja będzie taka, że pójdę do holu, ale nie będę jeszcze tej bariery rozwalał, bo może się coś złego wydarzyć, więc może na razie po prostu się tutaj przyczajmy. I jako trzecią akcję zrobimy, weźmiemy sobie jeden żeton zasobu. Dlatego, że jako akcję możemy albo dobrać kartę, albo dobrać jeden żeton zasobu, bo on może nam się przydać do zagrania jakiejś tam karty później. I to były moje 3 akcje. Nie decyduję się, chociaż nie, na końcu rundy mogę się zdecydować, żeby otworzyć ten cały hall. Dobra, robimy tak. Nie ma co się grzebać. Na końcu rundy
gracze znajdujący się w holu mogą wydać te 3 żetony wskazówek, żeby zniszczyć tą barierę. Tak, zróbmy. Nie będziemy się grzebać, nie ma co się tutaj rozwlekać. Zużywam 3 żetony wskazówek i czytam sobie, odwracam tą kartę na drugą stronę i czytam, co tam się stało. Wypełniasz przyniesioną ze strychu beczkę lodem i śniegiem zebranym w piwnicy i ciskasz ją prosto w barierę. Zapora czeszczy i dygoce, pochłaniając lód, po czym z głośnym sykiem znika zupełnie. Bariera blokująca wejście do salonu zniknęła. Odkryj salon. Umieść w grze w salonie odłożoną na bok Litę Chandler. Czyli mamy taką panią Litę, która jest fanatyczką i która znajduje się tutaj w salonie. Ona jest naszym sprzymierzeńcem, ale jeszcze nie jest, może być, dlatego że w salonie jest taka specjalna akcja, że ja mogę z nią pretraktować i wtedy wykonuję test intelektu. Jeśli mi się uda ją przekabacić, no to ją przejmuję i ona staje się moim towarzyszem. A na razie pani Lita, ja spróbuję sobie jakoś to może poprzesuwać. Zróbmy tak. O, ona siedzi tutaj, wygląda tak, pokażę wam ją. Siedzi w salonie i na razie tam po prostu sobie jest. Ale jeśli udałoby mi się z nią pretraktować, no to mogę próbować. Ona dołączy po prostu do mnie. Gdzie jest ta karta, którą czytałem? Dobra, jest tutaj. Umieść w salonie Litę Chandler i rozstaw w holu odłożonego na bok kapłana Guli. No to super. Dobra, muszę to jednak wszystko poprzesuwać. Zróbmy sobie tak. O, te lokacje damy tutaj. Zrobimy tak, że Lita jest, Chandler jest w salonie. To mamy nasz hol. W holu jesteśmy my. I w holu pojawia się kapłan Guli. Tą kartę odrzucamy i jesteśmy w akcie trzecim. Coś ty zrobił. W twoim salonie stoi kobieta z pochodnią w dłoniach i spogląda na ciebie z nienawiścią w oczach. Coś ty zrobił z moją barierą. Wrzeszczy wściekła. Nim zdążysz odpowiedzieć, za twoimi plecami rozlega się upiorny skowyt. Przez ścianę przebija się odziana w długą szatę istota w masce z czaszką jelenia i rusza prosto na ciebie. No, czyli nasz kapłan Guli. Jeśli kapłan Guli cel. Jeśli kapłan Guli zostanie pokonany, spowoduj postęp talii aktów. Czyli wtedy kończymy scenariusz. Aż się zgrzałem, muszę się napić kawy. Czyli mamy tego kapłana Guli, którego musimy pokonać. Nasz kapłan Guli ma wartość ataku 4. Wartość jego punkty wytrzymałości to jest 5. I tutaj by się nam przydał ten dynamit, który musiałem niestety odrzucić. I jeśli chcielibyśmy się wymknąć, musimy mieć 4. Znaczy, nasza zręczność musiałaby mieć 4 albo więcej. To jest ciężko, bo ja mam 2. I teraz tak, kapłan Guli się pojawił. Dobra, ale to jest koniec fazy badaczy. Teraz jest faza wrogów. I niestety kapłan Guli, ponieważ wlazł i przebił się tutaj do holu, od razu będzie chciał nas atakować. Bo wrogowie ze słowem kluczowym łowca poruszają się do nas, ale nie ma żadnych takich wrogów. Były te szczury, ale szczury zabiliśmy. I każdy znajdujący się w zwarciu wróg atakuje, jeśli może. On poluje na graczy, jest łowcą, jeszcze jest mściwy. A mściwy mówi, że jeśli ja bym go atakował i mój atak by się nie powiódł, no to on od razu atakuje z powrotem mnie. Super. On próbuje atakować mnie. Ale ja skorzystam w tym momencie z karty, którą mam od początku gry, czyli unik. I ona jest szybka. Mogę ją zagrać w tym momencie. Zagraj, kiedy wróg zaatakuje badacza w twojej lokalizacji. Anuluj ten atak. Zagrywam tą kartę. Kosz to jest 1 zasobów. I udało mi się uniknąć ataku kapłana Guli. Kapłan Guli w ogóle zadaje 2 obrażenia i zadaje 2 punkty przerażenia. To jest kiepskie troszeczkę. Ale zwycięstwo daje nam 2 punkty zwycięstwa. Co ja mam zrobić? On jest potworem, humanoidem, gulem, jest elitarny, a ta pani Lita Chandler ma taką specjalną zdolność, że jak ja bym ją pozyskał i ona by do mnie dołączyła, to kiedy badaczowi w twojej lokalizacji uda się zaatakować wroga z cechą potwór, bohater zadaje plus 1 obrażenie. Czyli zadawałbym mu więcej obrażeń, ale musiałbym do niej dotrzeć. Dobra, nieważne. Na razie jest faza wrogu się skończyła, faza utrzymania. Dostaje 1 zasób i dostaje 1 kartę. Ta karta to jest męstwo. No, na niewiele mi się przyda, bo ona by mi pomogła, jeśli bym testował moją wolę. Dobra, no ale trudno. No i to tyle. Kart 8 nie mam, nie muszę niczego odrzucać. Faza mitów. 1 żeton zagłady, ale musi mieć 7, żeby coś się wydarzyło, więc na razie spoko, nic się nie dzieje. I dobieram 1 kartę z wierzchu w talii spotkań. Pradawne zło odkrycie. Umieść na obecnej tajemnicy
jeden żeton zagłady, czyli dokładam jeden żeton, to mamy już dwa. Ten efekt może spowodować postęp aktualnej tajemnicy. No na szczęście nie powoduje, bo mamy dwa żetony, a musielibyśmy mieć 7. Odrzucamy sobie tą kartę. I teraz mamy trzy nasze akcje. Trzy akcje i jesteśmy w pomieszczeniu z kapłanem Guli. Wydaje mi się, że powinniśmy tak naprawdę tego kapłana Guli po prostu atakować. Mamy trzy akcje, możemy trzy razy próbować go atakować, bo inaczej będzie ciężko. Bo inaczej on będzie atakował nas, ale każdy nas nieudany atak kurde, spowoduje jego atak. Dobra, próbujemy. Chyba, że próbujemy mu się wymknąć, ale nie mam takich kart, żeby mu się wymknąć. No to nie, próbujemy atakować, idziemy w opór. Pierwszy atak. Zużywam jeden nabój, dostaję do ataku plus 1 do mojej walki. Gdyby była tu jakaś wskazówka, dostałbym plus 3, ale nie ma, w holu nie ma żadnych wskazówek. Więc mój Roland ma 5. 5 kontra jego 4 tej wartości bojowej. Mogę coś odrzucić, ale nie odrzucam. Oj, wysypałem sobie wszystkie żetony z wrażenia. Dobra, chowamy je z powrotem i próbujemy. Próbujemy, to taki pech, teraz na pewno będzie. Mamy 5, on ma wartość 4, losujemy jakiś żeton i patrzymy, co tam się wydarzyło. Minus 1, czyli nam się udało. 5 minus 1 to jest 4, on ma wartość bojową 4, czyli udało nam się zadać mu obrażenie. Ale nasza broń, na szczęście specjalna Rolanda, zada jedno obrażenie więcej, czyli kapłan Guli dostał dwa obrażenia. My zużyliśmy jeden nabój. Nasza druga akcja będzie taka sama. Próbujemy go atakować. Jak nam się nie uda, no to wtedy będziemy kombinować. Druga akcja to jest atak. I znowu dociągamy jeden żeton. Co tam nam wyjdzie? Wyszedł nam kultysta. A kultysta mówi minus 1. Jeżeli test zakończy się porażką, otrzymujesz jeden punkt przerażenia. Ale na szczęście 5, bo pamiętamy, że nasza broń większa ma 1. 5 minus 1 to jest 4. Nie mamy porażki, czyli nie otrzymujemy przerażenia i kapłan Guli dostaje kolejne rany. Damy mu taki znacznik 3 i 1. Czyli kapłan Guli ma 4 obrażenia, a potrzebuje 5, żeby go pokonać. I my mamy ostatnią akcję. Teraz mam ostatnią akcję, więc ja w mojej ostatniej akcji zużywam moją broń znowu i odrzucę sobie tą kartę, dlatego że ta karta ma ten symbol, pozwala mi zwiększyć moją walkę o 1, czyli tak naprawdę mam 4 plus 1 z tej odrzuconej karty i plus 1 z mojej broni, czyli mam 6, 6 kontra jego 4 i testujemy, patrzymy co nam wypadło, wypadło nam minus 1, czyli 6 minus 1 to jest 5 kontra 4, czyli zadaliśmy mu 2 obrażenia, udało nam się go pokonać. I czytamy sobie, co nam się stało. Przełączmy sobie może tak, żebyście widzieli też troszeczkę mnie. Kiedy odziana w szatę istota pada martwa, przeklęte stwory natychmiast zakopują się pod ziemię i w domu zapada cisza. Jednak nieznajoma w twoim salonie nie wygląda na zadowoloną. Zniszczyłeś stworzoną przeze mnie pieczęć, która miała uwięzić gulę. Unosi swoją pochodnię. Teraz musimy podjąć bardziej drastyczne środki i spalić tę piekielną czeluść do fundamentów. Główny badacz musi zdecydować, wybiera jedno. To nigdy nie był prawdziwy dom. Spalić go. I czytamy wtedy zakończenie pierwsze, albo ta piekielna czeluść jest moim domem. Nie ma mowy, żebyśmy go spalili. Czytamy zakończenie drugie. Ja jestem za tym, żeby spalić wszystko do... spalić dom, bo mamy te gule w środku, łażą gdzieś w ziemi, w piwnicy, w ogóle na strychu wiszą jakieś ciała. Nie wiadomo, co to jest, ja bym wszystko spalił. Czyli czytamy sobie zakończenie pierwsze. Przełączmy sobie może to tak, żebyście widzieli też, jak wygląda ten scenariusz. Przytakujesz i pozwalasz czerwonowłosej kobiecie podpalić ściany i podłogi twojego domu. Ogień rozprzestrzenia się błyskawicznie, rzucacie się biegiem w stronę drzwi, aby uciec przed rozpętanym pożarem. Schodnika obserwujesz, jak twój dom ogarniają płomienie. W końcu kobieta odzywa się. Chodźcie za mną, muszę wam opowiedzieć o zagrożeniu, które czyha w otchłani. Działając osobno nie mamy żadnych szans, jednak razem możemy to powstrzymać. Zanotuj w dzienniku kampanii, że twój dom został spalony. Dziennik kampanii jest tutaj z tyłu, możecie sobie tutaj bazgrać, albo możecie sobie ze strony Galakty, z tego co kojarzę, jest tam ten dziennik kampanii. Możecie sobie po prostu pobrać PDF-a i wydrukować tą stronę, żeby sobie tutaj nie bazgrolić. I musicie sobie zanotować, że dom został spalony,
Główny badacz otrzymuje kartę Lity Chandler i może ją umieścić w swojej talii. Karta ta nie wlicza się do limitu kart w talii badacza. Dlatego, że normalnie limit kart wynosi 30. I normalnie byśmy musieli po prostu jedną kartę odrzucić, żeby ją dodać, ale nie musimy, zdobywamy tą Litę Chandler i ona pomaga nam walczyć z potworami. Tak naprawdę jednej rzeczy jeszcze wam też nie mówiłem, że nasz badacz Roland Banks miał taką specjalną zdolność, że jeśli pokonam wroga, odkrywam jeden żeton wskazówki w mojej lokalizacji, czyli zdobyłbym żeton wskazówki po pokonaniu wroga, ale nie trafiło nam się, tak? Dlatego, że jak szczury pokonaliśmy w piwnicy, no to nie było już żadnych wskazówek, żebyśmy mogli je dostać. Kolejna rzecz. Patrząc, jak jego dom zamienia się w spaloną ruinę, główny badacz czuł jeden punkt traumy psychicznej. Trauma psychiczna ma znaczenie przy rozgrywaniu kampanii, bo z tego, co ja pamiętam, chyba zaczynamy z jednym punktem przerażenia wtedy od razu kolejny scenariusz. Każdy badacz zdobywa punkty doświadczenia w liczbie równej łącznej wartości zwycięstwa wszystkich kart w puli zwycięstwa. Każdy badacz otrzymuje dwa dodatkowe punkty doświadczenia, ponieważ zdobył informacje na temat ukrytych światów rodem z mitów. Czyli tak, dostalibyśmy dwa punkty zwycięstwa za kapłana Guli, dwa punkty doświadczenia w sensie, dwa punkty doświadczenia po prostu ze scenariusza i jeden punkt za strych i jeden punkt za piwnicę, czyli w sumie 2, 2, 2 i 2, 6 punktów. I te 6 punktów byśmy dostali, żeby wydać je na karty. Te karty możemy sobie kupować. Mamy różne karty w różnych tutaj tych atutach. Strażnik, poszukiwacz, mistyk, łotr i ocalały. Zerkam do instrukcji, bo nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywa. Z tyłu jest tutaj to wszystko ładnie opisane. Oczywiście nasz badacz nie może używać ich wszystkich, dlatego że nasz Roland może używać tylko kart strażnika o poziomie 0,5, kart poszukiwacza o poziomie 0,2 i kartę neutralnie o poziomie od 0,5. Czyli możemy sobie po prostu, nie możemy ze wszystkich kart korzystać, ale możemy te karty kupić. Jeśli kupujemy kartę lepszą niż taką, którą już mamy, te karty w ogóle nie wiem, czy to widać, mają tutaj, spróbuję wam to pokazać, żeby mi się to wszystko nie rozsypało, mają tutaj takie białe kropeczki pod cyferkami i to jest ilość punktów doświadczenia, które musimy wydać, żeby taką kartę zakupić. Jeśli już mamy kartę w naszej talii o podobnym, taką samą, a kupujemy lepszą, płacimy różnicę, czyli jak mamy kartę na przykład jakąś, byśmy mieli, za którą zapłaciliśmy już kiedyś jeden, a potem kupujemy lepszą wersję, która kosztuje 3, to płacimy 2 punkty tego doświadczenia różnicy, a jak kupujemy kartę, której nie mamy, płacimy po prostu tyle punktów, ile jest pokazanych. No i oczywiście, żeby dodać jakąś kartę, no to musimy odrzucić jakąś inną, chyba że ulepszamy, no to tą ulepszaną po prostu odrzucamy. Musimy się trzymać tego limitu kart. Kart mamy dużo, więc możemy sobie te 6 punktów wydać. Scenariusz udało się wygrać. Mam nadzieję, że bawiliście się dobrze. Mam nadzieję, że wszystko to wyszło jakoś sensownie i że będzie miało ręce i nogi i że jakoś da się to oglądać. Jak już wcześniej wspominałem, jeśli gdzieś tam się machnęłem, coś było nie tak, napiszcie w komentarzu. Kolejny film myślę, że będzie poświęcony już nowemu cyklowi, czyli Koszmar z Dunwich, bo nie chciałbym przechodzić po kolei wszystkich scenariuszy każdej kampanii, no bo byśmy grali w tą grę nie wiadomo jak długo. To nie ma na celu teraz przejście z tego Horror Warkham ten cykl, tylko bardziej poznanie różnych rzeczy. I myślę, że jeśli już zobaczyliśmy, jak wygląda podstawka w środku, jak wygląda zawartość, zrobiliśmy sobie unboxing, zagraliśmy sobie jeden scenariusz z tej podstawki. Myślę, że kolejnym krokiem byłoby pokazanie, jak wygląda taki cykl. Każdy cykl składa się z dwóch pudełek. Mamy pudełko jakby rozszerzenie badaczy, gdzie mamy kartę badaczy, nowych badaczy i rzeczy związane z bohaterami. I mamy rozszerzenie kampanijne, w którym mamy już konkretne scenariusze. I z tego Dunwich byśmy sobie oba takie pudełka zobaczyli. Może w następnym odcinku byłby taki unboxing, gdzie byśmy sobie otworzyli, zobaczyli, o co chodzi, o co będzie chodziło w tym cyklu, jaki jest cel, co tam na nas czeka. Trochę byśmy może poglądali karty, te, które, żeby, no nie oczywiście bezspoilerowo, a potem byśmy sobie znowu zagrali w pierwszy scenariusz kampanii, żeby zobaczyć, z czym to się je, ale to wszystko w jakichś tam dalszych planach. Cykli różnych i scenariuszy do Horror Warham jest mnóstwo, są jeszcze jakieś dodatkowe talie badaczy, no dużo tego jest, także można nagrywać i nagrywać. Pod warunkiem oczywiście, że wam się te filmy będą podobać i że będziecie mieli ochotę je oglądać. Zachęcam jak zawsze do zostawienia łapki w górę, do subskrypcji. Będzie mi bardzo miło, zwłaszcza, że troszeczkę z tym gameplayem się namęczyłem. Także będę też szczęśliwy, jeśli gdzieś tam jakiegoś lajka klikniecie. No i oczywiście zachęcam do odwiedzenia mnie na wszystkich moich social mediach. Linki jak zawsze w opisie do tego filmu. Dzięki za uwagę, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć!